A gdzie się śpieszysz? Do domu. A nie chcesz oglądać Turbo Kozaka z Jodłą? W telewizji, bo to oglądał. Także mam nadzieję, że to mi wypadnie bardzo dobrze. Nie przyniesie wstydu. Nie no, nie przynosi wstydu. Dobry jest? Czy to jest dobra osoba do Turbo Kozaka? No tak, tak, oczywiście. Bardzo dobra. Co byś chciał jeszcze wiedzieć ode mnie? Dlaczego nie będziesz trzymał kciuków, tylko jedziesz do domu? Widzisz, trąbią na mnie. No. Ja nie mam auta. Jakbym miał auto, bym z tobą porozmawiał. Okej. Okay. Byśmy pogadali na poważne tematy, a tak, to co, nic nie porobimy, nie? No dobra, no to tyle. Wiesz, mam nadzieję, że fryzurę mam dobrą. Masz dobra na starczą. Dobra, idę. Dobra, dziękuję Mateusz. Powiedz mi, co myślicie o Turbo Kozaku i o tym, że wasz kolega Tomek dzisiaj będzie brał udział? Fajnie, da w końcu doszedł do nas. Okay. A ty co myślisz? No też, fajnie, że doszedł do nas. Będzie Tomek zrobił rekord dzisiaj, nie? Tak powiedział wcześniej, nie? Że dzisiaj będzie rekord. Będziesz go oglądał na żywo, czy w telewizji? No tak, byłem tutaj. Tak. Czy czekacie tu? Ci mamy czuki, nie? Czy zrezygnowaliście z obiadu, żeby oglądać Turbo Kozaka? Wszystko dla zespołu. Gardelandiu, no. Co to jest Gardeland? In Italy. You don't know Gardeland? Joking, you know? Nie, co to jest Gardeland? It's with the swimming, you know, this roller. Oh. What you go in this... Okay. Czyli Gardeland po duńsku jest czymś innym niż Gardeland po wakańcu. Dobra, ale co myślicie o Turbo Kozaku? What do you think about Turbo Kozaku? Nie znam go. What is the competition? You will see, you will be still here on it. I will watch. It's a famous TV show. Turbo Kozak in Canal Plus. Turbo Kozak? Turbo Kozak. Okay, I will watch. Turbo Kozak, tell me that. Turbo Kozak. Dzień dobry, skąd przyjechaliście do nas? Grodzisk Wielkopolski. Grodzisk Wielkopolski tak przywiózł jest. Nam dzisiaj co? Tarcze dart. No to jakiś, będzie impreza taka plenerowa dzisiaj? Taki jakiś pseudo Turbo Kozak, jakiś piłkarz mi ma coś kopać tutaj, nie wiem. Aha, nie myślałem, tak. Że jakiś cyrk przyjechał albo coś. No prawie że tak. A ile tu jest w ogóle powietrza pompowane? 3 HP. 3? No to 3000 W. 3000 W pompa? Tak, jedna pompa. Ty okay. Ma 1500, czyli łącznie 3000. Ile się to pompuje? Tak jak widać, 3 minuty. 3 minuty, a ile się rozpompowuje? Z 15. Ile to ma wzrostu? 8 metrów. Ta lina jest niebiesko-czerwona, czyli w kolorach naszego klubu, to przypadek, czy to... Nie, to było planowane działanie. Czyli do każdego klubu dobieracie osobę? Tak, zmieniamy, przy każdym klubie. To już tam punktów mamy? Nawet sporo. To musiałeś kuwa tu zagadać. Można? Zawsze. Ty widzę z karnego na karnego, jesteś coraz lepszy. Tak? Czyli mistrz. Karny w ciemno. Teraz precyzja się kończy. Cześć Tomek, jak się czujesz? Bardzo fajnie. Bardzo. Trzymamy. Zabawa przede wszystkim. O, brawo, otóż to, brawo jodło. Coś tam widać? Piłki możesz jeszcze dotknąć. Ja też mam taką nadzieję. Mowę? Czy... Jeszcze raz? Mowę już? Oczywiście, że możesz. To lubię. Rozbieg. Ło! Padło? Z dużego palca. Z palca, dokładnie. Lepiej te trzy poprzednie wiasta. Doskonałe uderzenie. Ale tak idealnie obok słówka, czy... Nie wiem, czy tak. Tak. Mnie interesuje relacja naocznego świadka. Jak strzela jodła w ciemno, a jak strzela w jasno? Nie jest tajemnicą, że podczas tego odcinka lepiej strzelił tak niż tak. Ogólnie noga ułożona. Czego się więcej. Witajcie, strefa kibica. Jak sobie jodła na razie radzi? Wszystko dobrze. Idzie na rekord. Idzie na rekord. Trafił... Co powiedziałem? Bramkarz powiedział, że trafił lepiej z zasłoniętymi oczami. No niż... jak bez, no. Mogę użyć na chwilkę was? Mhm. Szkoda, że tego nie nagrywałeś. Nagrywałem. Tak, ale stresuje się przed każdym jego strzałem. Życzę mu jak najlepiej. Na żywo ten program jak wygląda inaczej niż w telewizji? No tak. No co, to pierwszy strzał? Na żywo jest zdecydowanie lepiej. Lepiej niż w telewizji? Myślę, że tak. Ty też kiedyś wystąpisz w Turbo Kozaku? Jak mnie zaproszył, to myślę, że tak. Spokojnie. Plus 11 do tych 33 równa się? 44. A imię jego 44. Dobry kaliber. No dobrze, no to wszystko tak. Dobrze jest, tak jest. Czy masz podpisaną swoją tą wodę?
Na korku? 16. Dlaczego? Wszyscy tak mają teraz. Co, wam sobie pijecie nawzajem? No. Aha. Żeby nie pić z jednego. Zwłaszcza w czasie, kiedy jest grypa. Dobrze, panu. No. Czuję się jak na kadrze. Na kadrze też masz swój numer? No. No widzisz. Ja nie mam. Jak na kadrze ostatnio było? Grałeś cały mecz, czy kół? O, zagrałem. 1-0 przeszliśmy na fotel lidera. Aleks, nie idziecie oglądać Jodu do końca? A, bo za lepiej bez kibiców Jodla robi. Nie dekoncentrować go lepiej? Pressing, presja, presja. Bez presji, bez presji. Trafi? Wszystkie trzy. 4-3 trafi. Postury masz, mięśniaczka, więc róg nie powinno być żadnym problemem. To oni dla mnie odbijają. Brawo, ale co zrobić? 3, 2, 1. Jeszcze raz. Dlaczego? Bo już nie chciałem ci przerywać, że tak ci dobrze szło. Jedną nogą tylko. Jedną nogą? Mówiłem, że nie oglądałem. Ale dobre. Postury masz, mięśniaczka, więc rugby nie powinno być ci obce. Coś to słyszałem. Nie, nie o to w tej konkurencji chodzi. Nie nudzi się wam ten program jeszcze? Trzeba żonglować. Jeszcze nie oglądałem, ale generalnie jak zacznę, to może po 3 latach, 4. Okay. Póki co. Sztos. Nie, a wy są lepiej, że ona jest taka nie ten. Miętka. Tam radę więcej. To ja wiem, no ale no wiesz, no jeden. Nie może tak. Więcej, szczerze? Tak. No. To ćwiczyłem, nie? Ćwiczyłeś? Cały tydzień. Z synem? No. Właśnie zabrakło mi kwiatu, nie dzisiaj ćwiczyć, bo myślałem, że jutro ma ten problem. Właśnie więc robię. No już po robocie? Jeszcze chwila, jeszcze ekstra level. Fajna zabawa. Fajnie, że się zgodziłem, bo wcześniej się zastanawiałem nad tym. I nie żałuję. Miałeś wątpliwości jakieś, tak? No, tak jak mówię, jakoś tam nie lubię dużo wywiadów. To już chyba dużo osób wie, że nie lubię rozmawiać za dużo. Wolę robić wszystko na boisku. Okej, to działamy, Tomasz. To jest 33. 33. 44 było zajęte? Właśnie, no co Szczepan, jest? Mama, tak? Szczepan? Szczepan. A ty chyba nie grałeś przecież z... Szczepan, trójeczką. Kto miał tu trójeczkę? Kto ci nie chciał oddać? Tutaj? Ale chyba nie było takiej możliwości już, bo jeśli się tam gra gdzieś pół rundy, tak? Mm-hmm. To już chyba nie można później, że inny zawodnik może zmienić. I tak wziąłem 33. No widzisz, ja w takich przepisach nie jestem obyty jak ty. Ja też nie. Tylko ktoś mi tak powiedział. Chyba, że mnie wypuścił. Lepsza niż jedna przecież, nie? Chyba, że mnie ktoś wypuścił. Dwie trójki to lepsza niż jedna trójka. A też jest ładnie. No, ładnie, nie? A, bardzo ładnie. Dzień. Dobra, chodź, zagramy końcóweczkę i potem jeszcze będziemy się z tym parać. Tak. Co? Może bez córki. No, dobra. Dobrze wygląda. Taka jest moda tutaj. Ludzik Michelin. Dobra. Dobrze, że zabrałem mikselkę, bo jeszcze mam elkę, nie? Ale... Wiesz co, kolega Jodowiec jak zwykle przesadza. Ja, mój drogi, to bym się wębkę zmieścił. Pal licho z rozmiarami. Na turbo... wszystko może. No, proszę Państwa, lepiej tego bym nie podsumował. Ja Ci mogę tylko podpowiedzieć od siebie, że lepiej by było, gdybyś pierwszy strzał oddał po długim. 3, 2, 1! Jedna! Jest i druga! A nawet trzecia! 3. 83 i plus 40 to jest 123 plus 5, 128. Żonglerka... Poczekaj, jarożne? Poczekaj, żonglerka 25. 1. 25, mówię 125, 128 mówiłem, 128. Chyba 128 plus 130, 138, 153. 153, okay. Dwa rożne, 173. 193. To jestem... W dziesiątce. W dziesiątce. Tak. No. Przypadek? Tak, tak sądzę. 26 nawet. Może być odbić. A jak kręcenie bym zaliczył, to ile mam punktów? 15. A wiesz, że jeszcze miałeś dodatkowe punkty tam w połówce. A co dziesiątka? A, poczekaj, ja ci dałem dodatkowe punkty. Tu, tam ci dałem 5. Tutaj 5, tam 5. Tu 5, no. 5 i... Chcę wiedzieć, że przekroczyłem. Będziemy robić tak, żebym przekroczył. Przekroczyłem. Tak się nastawiałem.
Jest. Grzegorz, chodź. Będzie fajnie. Ja wszystko? Tak. I to patrząc, jeszcze dysko woli, czy już nie? No pamiętam, coś tam pamiętam, ale takie początki, nie? Ile to już minęło? Z 11 lat, nie? No, no masz puchar, co, puchar to byłeś pierwszy, 2006? 2006 to był? No, tak mi się wydaje. To tak, tak. To no 12 lat minęło, tak? 12 lat. Pan jest z Grodziska. No jest z Grodziska, naprzeciwko stadionu dosłownie mieszkam. No. Się pamięta. O, to jest taki, ja tam blisko mieszkałem w stadionie. Przy torach, jak jest ta ulica, nie pamiętam. No to kolejowa. 300 metrów ode mnie pewnie. No coś takiego. To jest jak wiesz, jak ci na przykład z Led Zeppelin mają swoje grupis, to pan za tobą jeździł. Tak? Jeździł cały czas. Na 12 lat jest. I przyjechał nawet tutaj do Gliwic. Na stadion Karbu Gliwice, żeby po prostu Adamka poznać. Panowie, może uszczęślicie sobie dłoń pierwszy raz? O, dziękuję. To ważne, przede wszystkim no, epokowe wydarzenie. Piast TV ma po prostu ma bardzo ważne zdjęcia. Ekskluzywny materiał. 12 potrójne, 36. Brawo, Jonelka! To się przełama. Nie, bo już Blacki gadaliśmy, nie? To były rozmowy Blacki. No, ale w ogóle do programu, czy różnych tam, nie? Ciężko było Jodłę w programu ściągnąć, czy nie? No nie, no spokojnie, no jak wszyscy wiecie, Tomek Jadło jest bardzo otwarty, ale mówi właśnie, że dzisiaj się przełamał i już nikomu nie będzie odmawiał. Nie wiem, czy chodzi o rzeczy piłkarskie, czy nie. Specjalnie dla telewizji Piasta Gliwice powiemy Jodełku, że było nieźle, prawda? Było nieźle, zawsze może być lepiej. Zawsze, oczywiście, ale powiem Państwu szczerze, z ręką na sercu, że Tomasz Jodłowiec spisał się, nie chcę powiedzieć genialnie, ale bardzo przyzwoicie. Prawie rekord. W zasadzie do mojego rekordu 271 punktów zabrakło od koło setki. 70 punktów. Dokładnie. Bo 100 to jest dużo, a 70 inaczej brzmi. W każdym razie nie proszę oglądać. Proszę oglądać super występ. Najważniejsze dla Tomka jest dobra zabawa i co powiedział trzecie? I dobra zabawa, a ja dodam jeszcze, że na mundial jedzie 20, na mundial jedą 23 osoby, a on jest 60 to po kozaka. O bilet jestem spokojny. Przypadek? Tak sądzę. Tomasz Jodłowiec. Dziękuję bardzo.